Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Three Kingdomsa, kochani. W międzyczasie pomyślałem sobie, kochani, że już trochę trwa ta seria. No zresztą trudno tego nie zauważyć. Natomiast kwestia jest tego, że trochę tak się tutaj bawię w lewo, w prawo. Tutaj jedną armię, drugą armię eliminuję. Oni się potem odradzają i tak naprawdę do niczego to nie prowadzi. Takiego większego i szybszego, więc nie wiem, czy nie zrobimy takiej akcji, żeby być może zawrzeć pokój z kimś, nawet oddając jakieś tam może miasta albo coś. Może i nie, bo pewnie wojna znowu wybuchnie na nowo, natomiast myślałem sobie, żeby wziąć, zebrać ze trzy armie, które będą podążać razem, bo celem jest przejęcie miasta cesarskiego. Tutaj. Tak, to jest to? Tak, kontroluj wszystkie siedziby cesarskie, czyli po prostu tę tu, miasto Dai oraz... oraz tu, kurde, daleko. Jingcheng. Tu może być problem. Przez Cuhana trzeba będzie się przedrzeć, ale... Może jakoś damy radę tutaj, bo jesteśmy bliziutko tu. Może Jialong, chociaż Jialong chyba nie ma jakoś specjalnie dużo. No. Więc może tak to jakoś zrobimy, że po prostu tam przedrzeć się na górę, po prostu to przejąć i tyle. I to już będzie jakby odhaczone z tego, co pamiętam. Tak mi się wydaje. No a jak nie, no to drugim sposobem jest takim, żeby część po prostu... może nie odcinków, ale część bitew może samemu poprowadzić, nie nagrywać ich i po prostu, wiecie, taki opowiedzieć w następnym odcinku, co ja zrobiłem, co się wydarzyło. Bo już faktycznie, no, trochę gonię w piętkę, tak mi się wydaje. W tym wszystkim. No i tyle. No, natomiast tutaj, kochani, mamy turę, więc zobaczmy, co się wydarzy. Co Janek robi? Janek idzie tu, nie zauważył nas. Albo zauważył. Idzie druga armia. Też Janka. Chyba, że nas zauważył. Natomiast tutaj mamy tę armię, która idzie do góry, więc być może w dwie armie go dziabniemy. Tu w Hedongu się w sumie nic nie dzieje. Tu jest czwarta armia. Zasadzka udana. Dzień dobry. no, hops. I do wody. Dobrze. No, pieniążków sporo. Współczucie. Bierzemy to. Uzupełnienia. Wiecie co? Zażądamy okupu tym razem. Oni idą tam. Wydaje mi się, że muszę ich tutaj dziabnąć teraz. Nie wiem, czy mi się to uda. Jialong jeszcze gdzieś tam płynie z Zhengjiang. No i w sumie tyle. Co się dzieje tu? Aha, możemy się poruszyć. No dobra. Gdzie my jesteśmy? A, tu. Dobra, mój miły. Dowodzący generał. Czemu nie mogę tego? 大人，有话直说。大人， no dobra, zostawmy jak jest, bo to w sumie takiego jakiegoś chyba znaczenia nie ma. No może mieć w sumie z drugiej strony. Nadal jesteśmy u nas. Z tej strony nic się nie wydarza chyba. Chyba nie. Dobra, idziemy tu. Jak najszybciej się da. No oczywiście replenishując się w międzyczasie. O, dobra. No i tutaj pójdźmy w tym kierunku. No i tutaj musimy zacząć działać. To jesteśmy u nas? Nie. To jest księstwo Ki. To jest to miasto. Natomiast pytanie, czy uda się ich zaatakować. Tu wejść do rzeki. Dokąd oni mają? Tu. Nie wiem, czy to się uda wejść na rzekę i tu. No. Naprawdę.
Ale ty masz jakiś taki... Nie, tu jest jedna tura. Dobra, gonimy ich tak czy inaczej. Moja miła, naprawdę. Błagam cię, wejdź na ten ląd. No, no, tu, tu, tu. Tracimy czas tylko. No dobra, mamy trochę pieniędzy. Liu Bei jeszcze potrzebuje momentu. Niech on tu siedzi. Niech on tu siedzi, bo oni tu płyną wszyscy. Wytwórca narzędzi. Albo wpływy handlowe z przemysłu, albo... Chyba to weźmiemy. No, no i tu... Królestwo Zhou idzie do nas. Można by... Zobaczyć, dotąd mają gdzieś ruch. Pytanie, czy ten ruch tutaj da radę. 70% zasadzki, tu jest 100%. Czekamy na nich. No, bo on tam ma dwie armie. Wycofajmy się na razie. No właśnie, i tutaj sytuacja. Na górze, tylko jeszcze tutaj, skoro jestem, to może coś ulepszmy. Jesteśmy tu. Produkcja żywności, chłopstwa. Nie, wydaje mi się, że żywność mamy akurat spoko. To może być problem z populacją, minus 12, ale... Ale nie jest to problem. Tu jest też plus 15. Zobaczmy, gdzie jest jakiś taki mniejszy. Tu jest plus 9. Gdzie to jest w ogóle? Tu. Na dyszce. Można by faktycznie tutaj ewentualnie spróbować coś więcej zrobić, ale jak mówię, no chciałbym chyba na początek. Tu jest rybołówstwo. I potem tu pójść. No. To jest to Liuang. Liuang chyba będzie też bezpieczny w miarę. Powolutku, więc tam też można by coś zacząć budować. Dochód z handlu. Ewentualnie tu coś. Karczmę na przykład. No, bo tutaj będzie handlowa taka. Handlowa, potem trochę może innego. Czegoś. Szkoły, pobór. No, prywatne warsztaty chyba zrobimy. Chociaż tu jest korupcja, to trzeba będzie jednak państwowe warsztaty zrobić. A chociaż moment, państwowe warsztaty edukacyjnych i handlowych. Dobra, niech to będzie. Zmniejsza nam koszt. No i w sumie tyle. Dobra. I teraz. Sunce. Mieliśmy iść tutaj, pójdziemy tu. Ten port handlowy. Zdecydowane zwycięstwo. Nice. Pieniążek. No, ograbiamy i okupujemy. Okropne zawalenie. Podczas budowy w nowym mieście zawaliła się część bambusowego rusztowania. W tym potwornym wypadku zostało zmiażdżonych wielu ludzi. Niektórzy z nich zginęli, a inni odnieśli rany. Straciliśmy część siły roboczej, a morale reszty robotników załamało się. Dobra. Jesteśmy szlachetną osobą. Więc zadowolenie w całej frakcji jak najbardziej. Spoko. No, no i jak zwykle tutaj będziemy się... Co dobra, zwierząt. No, jakieś tam rzeczy mamy. Można by się tutaj na chłopstwo przerzucić, tylko że to jest na piątym poziomie. Więc zostawmy chyba to.
Tu jest warsztat mechanicznych wialni. Co mi to daje w ogóle? Produkcji żywności, dochód z chłopstwa. Spoko. Mamy pobór podatków, który niestety zmniejsza nam sporo porządek publiczny, ale mamy plus 7. Dobra, to niech zostanie to. I dlatego konfucjańskie tutaj mamy. Hodowla zwierząt natomiast. Dochód z chłopstwa. Jakoś mi specjalnie na tym nie zależy, powiem szczerze. Bo jak mówię, no wolałbym gdzieś na naszych ziemiach ewentualnie coś rozbudować. Tu mamy co? Tutaj mamy pozyskiwanie żywności z rybołówstwa, ale w sumie... Bo tu jest plus 6 pozyskiwania żywności. Natomiast tu jest większy dochód z handlu, plus dochód z handlu w całej frakcji. A tu jest... przychody. Nie, weźmiemy to. Skonwertujemy to, no. Skonwertujemy to i będzie git. Chyba. Dobra. Wy, moi mili. Oni idą do nas tutaj. Ci nie wiem, czy uciekli, czy co się zrobili z nimi. Natomiast, jeżeli wejdziemy w ten tryb, to będziemy tu. Czy ja was dziabnę? Dziabnę was. Dobra. To zrobimy tak. Te dwie armie. Dojdziemy aż tu. Będziemy zmęczeni, ale to nie szkodzi. I zaatakujemy ich z dwóch stron. I to będzie zdecydowane zwycięstwo średnie. Nie chcę tego kurde specjalnie delegować. Chociaż nikt nie powinien specjalnie chyba zginąć tutaj. No, wiecie co? Zdelegujemy to. Nice. Nice, 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 nice. 580 w sumie. Więc to są straty żadne. Tak naprawdę. Lucy. Czyli do instynktu, dawaj to. Uzupełniamy się oczywiście. No właśnie, elegancko. Ty, mój miły, masz to. Ty jesteś administratorem, więc zwalczanie korupcji, porządek publiczny, ale jesteś w armii teraz, więc osłabienie szarży, niewrażliwość na strach, albo żelazny upór. Jakąś zbroję ciekawą mamy. Załóż sobie. To jest do zdecydowania. Właśnie, bo sporo rzeczy ostatnio wzięliśmy. Te do instynktu. Bo to jest... Aha, bo to jest porządek publiczny, bo jesteś administratorem, dlatego to masz. No to sobie to miej. Znaczy, mogę mi to zabrać ci i dać to, po prostu. Natomiast... zdecydowanie też nie jest głupie tutaj. U strażnika. Przyspiesza niszczenie murów. To by było też dobre. Ale weźmiemy chyba to. Tylko moment. Jakbyśmy wzięli to, to byśmy mieli potem uniknięcie zasadzki. No. Pójdziemy w fachowość. Troszeczkę. No i tutaj dwie tury niestety aż. Trzeba czekać, no ale... Ale... Bo mamy tego konia. Nie, nie, trzymaj tego konia na razie sobie tu. Autorytetu. Do instynktu. Dobra. Do fachowości. Weź to. A ty, mój miły, do fachowości. Morale jazdy walczącej wręcz elegancko. Instynktu sporo.
No i właśnie level up. Masz kurde dopiero trzeci level. To jest niewesoło. Ty nie dowodzisz. Tutaj mamy 8 do sprytu. Zapasowanie. Własna świta, partyzanckie rozmieszczenie. To będzie dobry pomysł. No. Ty masz dwa levele. No. Dobrze, to będzie dobry pomysł. Pytanie, czy mamy jakieś pieniądze do wydania sensowne? Chyba nie. Natomiast tych się pozbyliśmy tu, dwóch armii. Z pięciu, z tego co liczyłem. Tutaj to. No i wy. Wydaje mi się, że gościu gdzieś tam jest. Do ziemi rolnej idzie. Nie wiem, czy do dużego miasta będziemy szli. Moment. Miałem tutaj armię jedną i co się z nią stało? To wydaje mi się, że to była ta armia Sunzi. Tak. Dobra. Czyli my musimy iść gdzieś tu. Tak mi się wydaje. 28. Zasadzka elegancka. Mam nadzieję, że sami nie wpadniemy w zasadzkę. Małe miasto. Tak mówię, no tutaj nie będę niestety rozwijał tego. Póki co. Mamy 3300 na nowo. Nie wiem, czy tutaj może... nie ulepszyć jakiejś jazdy, czy co? Nie, nie mogę w tym trybie. Więc najemna jazda. Właśnie może tobie, kurde, kogoś. Bo ty masz najemną jazdę. Nie, to są ci. Koni łupieżcy. Trochę więcej walczących wręcz. Wszystko chyba, co rozumiem. Podstawowe, no właśnie. To tu jest lepsze. 65, tu jest 0. No tylko czy mamy czas, kurde, tutaj to zmieniać? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że warto by to zmienić. No na moment. Chociaż. Nie wiem, czy was nie zamienić, kurde, na jakichś łuczników. Bo mamy tylko dwóch tak naprawdę. No i właśnie. Obrońców ziemi, ale to mnie nie stać na to. To chyba najemnych łuczników weźmiemy. No. No, troszeczkę muszę te armie bardziej tak spróbować zadziałać. Dobra, tu jest jedna. Zapity w boju, przyjaciele, przyjaciele, bardzo fajnie, budynki. Postaci, wydarzenia szpiegowskie, przyjaciele, rywale. Sporo tego się wydarzyło. No i Liu Bei jeszcze poczeka moment. Mam nadzieję, że nas nie zaatakują tutaj, bo będzie źle. W sensie na wodzie. No właśnie. Jak to jest zrobione? Nie mamy tego. No i dobrze, że to wyszło jednak, tak? Tu mamy armię Zhengjian. Dobra, nic się nie wydarzyło takiego. Co by mnie zaniepokoiło mocno. Cuchan wyprowadza... Królestwo Co, bardzo ładnie, bardzo się cieszę. W Jialongu. Sun Wei, Sun Se. Nice. Wyśmienita broń. No właśnie, tak sobie pomyślałem też, że można by ewentualnie Sun Ren
z kimś ożenić, żeby wyszła za mąż. Że to jest to, poślub. A właśnie nie wiem kogo, kurde. Myślałem, żeby tego poślubić, bo tutaj nie ma znaczenia, czy oni się tam lubią, czy nie lubią. Myślę, że to jest fajne rozwiązanie. 2000 niestety to poszło, ale już raczej nikt nie będzie chciał naszej córki. No i ty, mój generale, można by poślubić kogoś ciekawego. Ale nie mamy żadnych pań, niestety. No to niedobrze. No. Małżeństwo. 2000 to co prawda to idzie. 8000. Skąd my to mamy w ogóle? Dyplomacja. Raporty armii. To wiemy. Budynki. Warsztaty rzemieślników i wielki handlowy port. To może stąd jest. Bo to jest w całej frakcji, przypominam. Szlachetne narodziny, to wiemy. Sun Wei i mamy kasztanowego ogra. Ogiera. No. Właśnie, bo ty tu, kurde, nie masz żadnych broni ciekawych. Do instynktu. Weź sobie tą. To ci daje zbroj 50, tu masz 70. Clean. No dobra, no żebyś miał cokolwiek, kurczę, z fachowości, z zdecydowania, przepraszam. Do fachowości, autorytetu. A, masz na razie to. Ty masz ciekawe rzeczy już, nie? Wiesz co? Zabierzemy ci to, mój miły. I damy tobie. Kwestia jest tego, żebyś był legendarnym lordem, żeby cię już, kurde, nie zabili tak łatwo. Natomiast ty, mój miły, Liu Beiu, możesz mieć tego tutaj. I tak masz. Zdecydowania sporo i autorytetu prawie 200, więc. Więc git. Tu nie ma, tu jest też autorytet, tylko. Albo instynkt. Dobra, trudno. Liu Bei, ty jesteś prawie, że gotowy. Nie, ty jesteś po prostu gotowy. Żeby albo iść tam. Moment, bo tak coś mi tu. Nie pasuje. Pamiątkowa włócznia, no. Nie! Bo... Rzesz ty mój! Straciłem turę, bo kliknąłem... Nie, nie wchodź tam, nie wchodź do wody. Bo kliknąłem, zamiast tu, to kliknąłem oboczek. Super. Wykształcenie. I małżeństwo, to wiemy. Dobra. Tu sytuacja. Jak wygląda? No, no tak, że ty musisz, moja miła, wreszcie wleźć tu na górę. Dasz radę tu wleźć? Dasz radę wleźć. Zasadzka nieudana. A, widzicie. Tylko czemu nie mam naprawdę wsparcia tu? No, małe zdecydowane zwycięstwo. Dziękuję. Do zobaczenia. No, troszkę pieniążków wpada. Bardzo się cieszę. Heroizmu. Cały czas miliard. Brak cennych rzeczy, uwolnimy cię, uzupełnimy cię. No, i to może mieć w sumie teraz, znaczy to może być dobry moment, żeby tu przeatakować, kurde. Moment. Możemy w sumie wejść tu, gdzieś w miarę, bo gdzie tu jest przejście na dół? Tutaj. Żeby zasadzić się ewentualnie.
Żeby myśleli, że to jest łatwe, no bo tutaj mamy wsparcie, więc... Nic nie zrobimy więcej. No i będziemy, kurde, uderzać tam z powrotem. Także ty, mój miły, Liu Bei, płyniesz tu. Ty, mój miły, uderzasz na Liu Me. Możesz uderzyć nawet teraz, tylko kurczę, oni, wydaje mi się, że tędy poszli. Dobra, podejdźmy kawałek tutaj po prostu, zobaczmy, co się dzieje. O właśnie, to była dobra decyzja. No można by się zasadzić znowu na nich. Tu jest 25, tu jest 30. No. Będziemy u nas jeszcze, zasadzimy się. Ty płyniesz tam, mam nadzieję, że tu mamy jakiś wgląd w kurde w to. Bo ty popłyniesz tu. No i będziemy atakować, nie? Z różnych stron, w różne strony. Reforma kolejna, kurde. No właśnie, dostępne zadania. Nie chcemy tego, natomiast to nam da... Sprzedaż tytułów. Minus 5 do zadowolenia wszystkich. Wynagrodzenie postaci co prawda spadnie i plus 5 do korupcji. Nie wiem, czy to chcemy w ogóle. 10 do zadowolenia wszystkich. To jest spoko, ale... Minus 1 do czasu budowy. Jednostki. Co to za jednostki są? Banda toporników, skurczybyków. Czy potrzebuję tak naprawdę tę bandę? Chyba nie. Wpływy handlowe. No to by nie było głupie. Zasoby wojskowe, rybołówstwo, produkcja żywności, wzrost populacji. No tutaj miałem iść, kurde, do tych, ale czy ja to potrzebuję jakoś specjalnie, powiem szczerze. Na utrzymanie budynków, dochody z handlu. Te dochody z handlu nie są głupie. I ostateczne budynki byśmy mieli, no. Dobra, weźmiemy to. 9000 przychodu. Nie wiem, czy nie zrobimy jeszcze jednej armii w takim układzie. Nie wiem. Na razie zobaczymy z tym, co mamy. Raporty armii. Zasadzki. Dobrze, że kurde się udało uniknąć. Wy jesteście zaprzysiężeni, chociaż nie jesteście w tej samej armii. Bardzo się cieszę. Ty, mój miły. Powolutku idziemy tu na górę. Siedzi tam. W ziemi rolnej, ale... Spory garnizon, kurde. Znowu taki duży jak... wtedy. Czy się regeneruje? Nie. Tu jest 15%, tu jest 28%. No, idziemy powolutku, powolutku. Natomiast tu idziemy... Jest kolejna armia, ale... No właśnie. Jest 11%. A tu jest 35%. Moment, moment, bo chciałbym tutaj też zasadzkę zrobić w sumie. 32%. Pytanie, czy to się uda zasadzkę zrobić tu? Czy nie? To jest jedna tura na nich. Dobrze. Tu się regenerujemy powolutku. Jak wygląda tutaj sytuacja? Nie najgorzej. Można by kopalnię soli... Nie, nie przejmę z kopalnię soli. No, idziemy tu. No i powolutku, powolutku tu się jakoś połączymy, miejmy nadzieję. Tu może być problem. Nie wiem, czy faktycznie nie zrobimy tutaj jeszcze jednej armii, kurde, z kimś. My zadanko dostępne. No tak, bo Liu Beja zabrałem. No to w sumie zróbmy to. Tu jest najwięcej. Korupcja 31, wiecie co? Patrzę, kogo wziąć ewentualnie. No dobra. Idź tu.
Z kogo utworzę armię, w sensie patrzę, nie? Mogę wziąć Malina. Tego nie mogę. Wykonuję zadanie. Albo Juan Pana, on jest na 6 poziomie. Wykonuje zadania. Mamy Suilina. Można by go zwerbować. Nie wiem, czy to nie jest szpieg jakiś, szoguna. No. I Matię. No. 8000. Kurczy byk. Pan. Ale w sumie to chyba lepiej Malina ściągnąć. No, długo u nas siedzi. Mam nadzieję, że nie jesteś, kurde, tym. No. Zatwierdzamy cię, mój miły. No, stworzymy jeszcze jedną armię, bo widzę, że potrzebuję ich stworzyć. No i właśnie, pytanie, kogo tutaj i jak? No, bo tych mógłbym dziabnąć też. Zresztą będzie taka armia pomocnicza bardziej, wydaje mi się. A, łucznicy milicji. No. To jest git. Na 4 poziomie stratega Wilina. Można by. Masz kuszników. Kuszników z powtarzalnymi. Tylko to jest mniejszy zasięg wtedy u nich. Kusznikami samopowtarzalnymi. Dobra, zamienimy na razie tak, póki mam pieniążek. To są ciężcy kusznicy. Ale wydaje mi się, że zwykłych kuszników weźmiemy. Kusznicy, kusznicy. To są kusznicy i kusznicy. I tu łucznicy. No. Plus. Właściwie nie wiem, czy to taka armia by się nie przydała po prostu. Bez kawalerii, bez niczego. Po prostu tutaj mieć podwójną gdzieś. I tyle. Zwłaszcza, że mamy przychód już taki sensowny. Więc wydaje mi się to dobrym pomysłem. No. Tyle. Zasadzka czy nie? Czy dwie armie kontra dwie armie? Zasadzka udana, słuchajcie. Bitwa dużych armii, wiecie co? Delegujemy to też. ...376 tylko. Elegancko. Bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ on traci, kurde, już drugą armię. Znaczy, czwartą armię traci. I Yufeng. Masz fajną zbroję. A ty masz Cuhan Zi fajne. No, dziękuję. Do zobaczenia. No i trzeba, kurde, kontratak zrobić, bo Cao Cao biegnie. Mają sporo tych armii tutaj. Że tam jedna nie jest ich, ale zasadzka kolejna udana. Pyrrusowe zwycięstwo. O, masakra. No to trzeba będzie, kurde, zadziałać samodzielnie. No. Ale, kurde, no muszę powiedzieć, że jakieś tam... Znaczy, no do przodu nie poszliśmy tak naprawdę, nie? Były 6 armii wróg stracił. 4 Janek i 2 tutaj. Księstwo Ki. No i kurde, no właśnie, Zheng Jiang chciałbym, kurde, złapać, ale tutaj chyba będzie mały procent na to. Mamy kuszników tutaj, kawalerii niestety tutaj mamy 7 tylko jednostek, więc tę kawalerię nie wiem, co z nią zrobimy jeszcze. Tu mogą uciec.
No. Też trzeba będzie pomyśleć na ten temat. Tu jak zwykle sobie ustawimy chyba jakieś jednostki tego typu. Chociaż wydaje mi się, że jedna jednostka to będzie wystarczająco. Tu mają łuczników, kuszników, więc tutaj kawalerię pykniemy. I wydaje mi się, że zrobimy tak, jak zamierzałem zrobić wcześniej, czyli... moment. Czyli żeby mieć... zaatakować jedny, z jednej strony piechotą, a z drugiej strony po prostu jak zaczną walczyć wręcz kawalerią, wjechać w nich i to będzie dobry pomysł. Tak mi się wydaje. Także wydaje mi się, że z tej strony zrobimy... Jesteście tutaj, tak? Tak. Być może zaczną uciekać, więc trzeba będzie tutaj zawalczyć. Myślę, że zawalczymy tu. Z dowódcą, a ty na razie nie walcz. Co, ty się przydasz też w pobliżu, bo ty masz, widzę, mądrość rzeki. Zbroja i uniki w walce wręcz spadają. Dobrze. No. Gdzieś tu. Kusznicy jedni, może z tej strony. Żeby tu atakować. Jaki macie zasięg? Właśnie kwestia jest tego, że to są... Nie, dobrze zasięg mają, bo tak jakoś... Tutaj mi jakoś pokazało, nie wiem czemu. Że tak zauważyłem. No. Gdzieś tu. No i kawaleria. Laka. Może gdzieś tu. I gdzieś tu. Ma to sens w ogóle? No i was ewentualnie tu. Dziabniemy. Dobra. Pozwolę sobie jak zwykle zapauzować, jak to bywa w takich przypadkach, no bo wiadomo, że wszyscy mają swoje rozkazy, wy atakujecie tych i tak dalej, nie? Więc tak zrobimy po prostu. Może tych. Tak, atakujecie tych, wy atakujecie tych. Wy tych. A wydawało mi się, że mam jeszcze jednych kuszników i co się z nimi stało? Ty atakujesz, ty nie atakujesz. Atakuj tu. Atakuj tam. Atakuj tu. I powinno być chyba ok. No, przytłaczająca. Niestety nie, moja miła. Nie będę z tobą walczył, mam nadzieję, że tutaj damy radę. Z tobą. O, nie, ty miałeś podejść, żeby uniki w walce wręcz zmniejszyć. No, chociaż jej. No właśnie, żeby tutaj wjechać w nich na tyły. To jest okej. Tu jest okej, tu nie jest okej. Uciekajcie stąd. Dobra, jak tam trebuszyk? Może gdzieś tam. Dobra, tu wychodzimy stąd. Konica, bardzo proszę. Proszę wyjść. Jedni, drudzy.
Powiem ci, mój miły, że musisz uciekać stąd, bo Ceng Jiang to nie jest jednak twój kaliber. Wyłaź. No. No, gościu, malinowy. Dobra, wy nie, na razie nie strzelajcie do nikogo. Bo to jest głupi pomysł. Ile ty masz życia? Jeszcze. Dobrze. Mam nadzieję, że przeżyję w sensie, ale... dobrze, że zginęła. Póki co. Tutaj kogoś mamy? Nie. Dobra, uciekajcie stąd. Tu na tyły. Wjazd delikatny, ale to taki bardzo delikatny. Dobra. Zwycięstwo jest coraz bliżej. Bardzo się cieszę. No, miało być pyrrusowe, ale wydaje mi się, że będzie lepsze niż pyrrusowe. No, wybaczcie oczywiście za ten... Chociaż to jest zasadzka. Zreorganizowałeś się. No, mój miły. Z Ceng Jiang to nie jest wcale wstyd przegrać. Ważny jest ten, kto pisze historię. Co to leci? No, tamtych uczników. Tu. Dobra, wydaje mi się, że to tyle. Tam doganiamy, tu doganiamy. Zdecydowane, nie pyrrusowe. No, dobrze, że nie zabiła nikogo. A mogła. No, 4-4. No tutaj też jednostki mają nie najgorsze w sumie. Kurde, gdyby ją przejąć do nas, to by było ultra. Oj, oj, oj. Nie, no wiadomo, jest... no właśnie, legendarna, więc raczej nie umrze. Szkoda, że jej nie mogę złapać niestety po bitwie. Tak, uzupełnimy się. I buncik żółtych turbanów tutaj. Dobra. Królestwo Janek Cuchanowi wypowiadaj. Dobrze, szpieg powraca niestety. Sima fuj, nie Sima. Utrata relacji, przyjaciele, przyjaciele, przyjaciele. Zdobyte inkwibuny. Konkubina. Nice, plus 10. Kurde, blaszka. To są dobre rzeczy tutaj. No, weź sobie trochę więcej sprytu. Dobra. Jak to robimy w ogóle? Ty masz jakiś spryt specjalny. A, ty masz dochód z chłopstwa, ale... No tak, bo ty masz miliard sprytu, ty sprytu jakoś nie potrzebujesz. Mój miły. Dobra.
Wy powoli będziecie podążać za nami, my idziemy tu. To jest zdecydowane zwycięstwo. Wiecie co, zdelegujemy to po prostu. To są średnie obrażenia. To i tak będziemy jedną turę w środku. Łe! Więc się powinniśmy zreplenishować. Miejmy nadzieję. 12 tysięcy bierzemy. Nie doszły zabójca! Podczas przejmowania kontroli nad zajętym miastem na jednego z twych urzędników napadł krzepki miejscowy. Napastnik okazał się świetnym wojownikiem, ale twój człowiek to były żołnierz potrafiący radzić sobie w walce. Po widowiskowym pojedynku agresor został obezwładniony i aresztowany. Trochę więcej doświadczenia dla nas, bardzo dobrze. No, to niestety dwie tury potrzebujemy, ale to spokojnie damy radę. Wiadomo, degradacja tego była, ale... ale mamy 22 tysiące w banku. I właśnie o to mi między innymi chodziło. Co by wreszcie móc zrobić jakieś rzeczy fajne. Pobudować. Tu się buduje. A tu są te hodowle zwierząt. Wiecie co? To zrobimy wreszcie. Nawet chyba to przyspieszymy. Żeby móc jakieś dochody z handlu sensowne mieć już powoli. Bo tak naprawdę to powinienem iść tutaj, nie? Chyba. Dochód z handlu, z rybołówstwa, no. Bo i tak mamy 58 już, a było więcej. Tartak. Zróbmy karczmę. No, tego już nie będę raczej podbijał na szybkości. To jest dochód z przemysłu. 5 tur. A to jest co? Poszedłem tutaj. Dochód z chłopstwa. 2600. No. Dobrze. No i ewentualnie resztę pieniędzy mógłbym dozbroić kogoś. To jest chyba w miarę. No, cokolwiek daje, kurczę, żeby mieli. Ty masz tutaj ciekawe rzeczy. Ty potrzebujesz dom. Masz plus 2 do instynktu, ale... No dobra, miej sobie to. Mam jakąś zbroję? Nie. Ale mamy tutaj ciekawe rzeczy. Chyba, że podwójne, nie, ale to będzie zdecydowanie większe. Dobra, malinna. Mam nadzieję, że dasz radę. No, jeszcze czekamy sobie jedną turę. I wtedy podejdziemy tu, chyba żeby nie kusić losu, bo tutaj są jednosteczki. Faktycznie podejść tu i stracić ten moment, ale wydaje mi się, że warto. Tu natomiast... no, zaatakujemy. Nasz dong to jest średnie. Kontynuuj oblężenie, bo nie mamy tyle czasu na to wszystko, bo jeszcze idziemy tutaj, tylko że... Także Sunji, atakuj, małe, go, wyleguj. Nasz dąg, który kurde straciliśmy na początku, 222, przejmujemy go oczywiście z powrotem, oczywiście korupcja też wzrośnie, ale to... 7000, nie, to był przejęty Liu Beja na zameczek, więc tak to. No i chwilkę tutaj posiedzimy. A, no właśnie. Dochód w całej frakcji, wydaje mi się, że warto te pieniądze przeznaczyć. 11 tysięcy dochodu. Nice. 2000 na... Wątpię, czy kogoś zwerbuję. Potrzebowałbym Matię chyba? Zresztą on się nie lubi.
Bo Sunkaj, kurde, ja go kojarzę skądś, ale... No, dobra. A, tyle? Nie. Tutaj. Tu mieliśmy zacząć walczyć. No tutaj oni będą uciekać. Ty, mój miły, mógłbyś śmiało zaatakować tych. Oczywiście nie możesz, bo po co? Pytanie, czy ktoś tam jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast ty, Liu Beiu, kurczy byku, chciałbym, żebyś popłynął tu. Tu i powoli dostał się tam. Albo tu. Bo to jest miliard tur, kurde, i to mnie wkurza. O, tutaj dróg nie ma praktycznie tędy. Więc chyba tu pójdziemy. Żeby po prostu, to jest kwestia tego, żeby im pozabierać dochód. no. Duże miasto, ale to nie szkodzi. Ty, mój miły. No, wykończ ich. Nie ma co. Xialu. Można by cię zatrudnić, ale... Masz kolejnego konia fajnego. Zabieramy tego konia. 4 do uzupełnień, jak najbardziej. No i właśnie. I teraz pytanie, czy Sun Quan pójdzie sam tu, czy dołączymy tutaj w dwie armie i tutaj powiedzmy w dwie armie i tu. Ty, mój miły, za chwilkę tam cię gdzieś dziabniemy. Jeszcze nie wiem gdzie i co. Mamy te bitwy. Oczywiście, że nie mamy. Więc nie wiem, czy tutaj, kurde, jest sens atakować cokolwiek i kogokolwiek. Wiecie co? Posiedzimy jeszcze chyba moment. Tutaj. A, tu mi się nie spieszy aż tak bardzo. Natomiast... No właśnie. Żeby przekroczyć rzekę, to muszę iść tu. Podejdziemy na razie tu. W ramach delikatnego replenishingu. I w sumie chyba tyle. No. No i wy sobie siedzicie tutaj, ok. Jest git. Dobra, kochani, na tym zakończymy ten odcinek. Wreszcie jakoś się przesuwamy w lewo i w prawo. Tak, przyjaciele, przyjaciele, kwipunek, tego konia między innymi. Budynki, państwowe warsztaty, stanica. No, sporo tego. Budujemy. Wiedzy powracają. Mandaria zabezpieczona, okupacja. No to w następnej, rozumiem. Nie! Nie, dobra, szykuję się do powrotu. No, także w następnym odcinku... no właśnie, nie wiem, słuchajcie, czy następny odcinek będę tutaj coś kombinował, czy nie, czy po prostu jakąś taką jedną turę sobie dziabnę. Zobaczę, co się wydarzy, może jakąś taką pomniejszą bitwę po prostu rozegram, no żeby... No bo ciągle jest to samo, prawda? Ciągle gdzieś idę, kogoś tutaj zasadzam i tak dalej, a wreszcie chciałbym jakoś przesunąć się do przodu, na przykład, nie wiem, jakbym przejął te dwie, oni by tam przyszli do nas, no to to już jest jakieś wydarzenie, prawda? Że wtedy wreszcie możemy jakoś skontratakować i dziabnąć. Jeszcze zobaczmy, czy faktycznie... Federacja... Otwórz koalicję... Zastęp wojskowy... Pokój. Wszyscy może. Yuximing... Nikt nas, kurde, nie lubi. Może Cuhan? Mhm.
Co, ty jesteś biedny, faktycznie w jedzenie. Może zróbmy tak. Co tu masz? Co to jest? Bastion ognia. Pozwól, że sam zadecyduję. To ci mogę dać. Bo mam sporo rzeczy różnych. Różnistych. To jest minus 8. No, bo ci są tani niestety. To dlatego musiałbym mu dać faktycznie coś sensownego. To jest za 4 i 3. Konia ci nie dam. Akcesorium. Nie, to wydaje mi się, że broń wolałbym ci dać. Mamy tych toporków trochę, których nie używamy. 3 na 3 i pokój. Że... Właśnie. No dobra, masz. To chociaż... Kurde... Partnerzy handlowi. Kurde, blaszka. No. Minus 14. Się skłania. Królestwu Cou. No, z Królestwem Cou nie mogę niestety. Cao Cao ewentualnie, on jest malutki. I w sumie też mógłbym pokój z nim zawrzeć. Byś chciał? Nie, wiesz co, nie. Dobra. Jeden pokój na odcinek wystarczy. Kochani, dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Pa, pa.